Jola, czy wraca nadzieja Mistrzostwa Polski w łęcznej po dzisiejszym zwycięstwie? Jak ty sądzisz? Oczywiście, że tak. My ani na moment się nie zatrzymałyśmy, ale nie pomyślałyśmy, że możemy się poddać i odpuścić ten medal. No, Lika zapowiada się ciekawie. Udowodniłyśmy, że potrafimy i że jeszcze się liczymy w walce o to złoto. Na początku dwie szybkie strzelone bramki. Powiedz mi, czy to był plan, aby zaskoczyć drużynę łódzkiego SMS-u? Tak, od początku chciałyśmy usiąść wysoko, znamy swoją wartość, wiemy, że potrafimy, wiedzieliśmy, że rywal jest trochę podmęczony, więc no tak, to było założenie, chciałyśmy podejść wyżej i udało się. Dlaczego te dwie stracone bramki też jeszcze przed przerwą? A, wydaje mi się, że już się rozluźniłyśmy. No to koncentracja, no podstawowy błąd i no, pozostaje wyciągnąć wnioski. Na koniec ta twoja dzisiejsza bramka, no chyba to można powiedzieć, że to na pewno cieszy ciebie. Tak, oczywiście. Jestem gdzieś tam skrzydłową, może bardziej defensywną, ale tak. Od tego jestem, żeby zamykać te akcje i wykonałam swój plan po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Marcjanna, czy to wasze najważniejsze zwycięstwo w tym sezonie? Bo tak naprawdę ponownie włączacie się w grze o tytuł mistrzowski. No wiadomo, tamte porażki jakoś no, wpłynęły na nas tak, że chciałyśmy wygrać tutaj i każde trzy punkty są dla nas tak samo ważne. Czy to mecz z Łodzią, czy to mecz z kimś z dołu tabeli, ale no, walczymy dalej, cieszymy się bardzo z tych trzech punktów i dalej jesteśmy w grze o mistrzostwo. Macie równą ilość punktów co drużyna Sosnowca, tak naprawdę złoty medal chyba jeszcze cały czas jest realny po tym dzisiejszym zwycięstwie. Tak, jak najbardziej. Mamy jeszcze mecz z Sosnowcem. Zostały 4 kolejki do końca i liczymy na te 12 punktów. Chciałbym cię zapytać o te dwie szybkie strzelone bramki. No to chyba był dobry plan, żeby tak drużynę z Łodzi zaskoczyć. Tak, chciałyśmy wyjść wysoko. Udało nam się zdobyć szybko dwie bramki. Później po naszych błędach indywidualnych straciliśmy te kolejne dwie bramki. Ale cieszy nas to, że w drugiej połowie nic nie straciłyśmy. Strzeliłyśmy bramkę i wywozimy 3 punkty z Łodzi. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wiktoria, co tak naprawdę się nie zagrało? Gracie dobrą piłkę, ale no przegrywacie jednak 3-2. No przegrałyśmy ten mecz, myślę, że głównie też siłowo, bo jesteśmy po trudnym tygodniu, grałyśmy w niedzielę z Czarnymi. W środę miałyśmy puchar jeszcze na sztucznym boisku, co też to dało bardzo w nogi. I w sumie nie miałyśmy takiego jednego pełnego treningu, który by nas przygotował. Starałyśmy się właśnie jakoś grać bardziej defensywnie, żeby utrzymać dobry wynik, ale no niestety się to nie udało. Straciłyśmy pierwsze dwie bramki, no i co, potem starałyśmy się to odrobić, ale już jak widać w końcówce brakło nam sił i Górnik dobił nas tą trzecią bramką. Czy zaskoczyła was te dwie szybkie strzelone bramki drużyny z Łęcznej? No w sumie tak, bardzo. Miałyśmy trochę inne założenia. Myślę, że nie popracowałyśmy jakby taktycznie przy tych dwóch bramkach. To wina w sumie całego zespołu, nie można obarczać jednej zawodniczki. Ale myślę, że w następnym meczu pokażemy, na co nas stać. Czyli rozumiem, że mistrzostwo jeszcze będzie dla Łodzi. To znaczy tak, my cały czas w to wierzymy i to było tylko teraz potknięcie. Nadal mamy kilka punktów przewagi nad Łęczną i nad Sosnowcem, co po prostu trzeba wygrać te kolejne mecze, które nam zostały. Panie trenerze, zwycięstwo i chyba tak naprawdę mówicie całej Polsce, że Łęczna jeszcze tego mistrzostwa nie odda. Tak, chcieliśmy dzisiejszym meczem pokazać, że jesteśmy obecnie w dobrej formie i to nie był przypadek. Ten nasz ostatni mecz z Tarnowem, gdzie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Dzisiaj troszkę więcej było takich szachów piłkarskich, troszkę więcej przepychania, ale ważne dla nas jest to, że wytrzymaliśmy w końcu końcówkę i dowiedzieliśmy ten wynik do końca. Czy plan na drużynę SMS-u Łódź został zrealizowany w tej pierwszej połowie, gdy szybko strzeliście dwie bramki? Tak, plan był do momentu stracenia przez nas bramki na 2-1, która no w pojedynku praktycznie prostym przegraliśmy przy linii końcowej tą piłkę, więc do tego momentu wszystko układało nam się tak, jak chcieliśmy. Wypunktowaliśmy drużynę z Łodzi, ale później, no mówię, te dwa błędy indywidualne przy przykryciu, przy sytuacjach 1-1 spowodowały, że no zrobiło się gorąco. Cieszy mnie dobra dyspozycja do 90 plus 5 minut i gramy dalej. W drugiej połowie dość ostro było pod pańską ławką. Z czego to wynikało? Czy złe decyzje sędziów? Dlaczego?
No ja pierwszy raz chyba w tym sezonie tak nerwowo reagowałem, ale no mecz był dużej stawki. Do tego no bardzo według mnie tutaj z mojej perspektywy praca dzisiaj sędzin nie wyglądała obiektywnie z mojego punktu widzenia. Muszę to sobie obejrzeć jeszcze raz. Dlatego myślę, że tu głównym powodem właśnie była praca czwórki sędziowskiej, która kartki rozdawała tylko Górnikowi, a jeżeli chodzi o sytuacje, które były sporne, to również z tym było ciężko, ale oczywiście no nie powinienem się aż tak nerwowo zachowywać, ale myślę, że summa summarum pomogło to mojemu zespołowi dzisiaj. Dziękuję bardzo. Emilia, chyba najważniejsze zwycięstwo w swojej karierze, odzyskujecie szansę na Mistrzostwo Polski chyba. Tak, ja pozytywnie byłam od początku nastawiona na ten mecz. My z dziewczynami wiedziałyśmy, że będziemy walczyć do końca o 3 punkty i żeby dalej walczyć o mistrza. Jak ty dzisiaj zagrałaś kolejny twój występ w dość młodym wieku? Ja się bardzo cieszę, że trener mi daje szansę i że mi ufa. Z dziewczynami też jest bardzo pozytywna relacja pomiędzy nami, więc ja w każdym meczu daję z ciebie wszystko i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy wreszcie Górnika Łęczna, który zagra 2 dobre połowy, bo pierwsza połowa chyba perfekcyjna, końcówka już nieco gorsza i ta druga połowa, jak to wyglądało? No wiadomo, że tak jest, ale my ciężko pracujemy właśnie na to, żeby ten mecz był przez 90 minut bardzo intensywny z naszej strony. Dziękuję.